STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Witamy na konferencji po meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa. Jagiellonia Białystok, jest z nami trener Iwaj Łopetew oraz Emil Kamiński, który będzie tłumaczył pana trenera z języka angielskiego. Najpierw trener podsumuje spotkanie, a później głos należy do państwa. Bardzo prosimy. Hello to everyone. This is first, second congratulations for the victory of Legia. And if I want to say some word about the game, I think that to compare two games again, Wisla and today, how to receive the score in the first life is happening in my life. We have to work a lot about this, because in this way we cannot have big chance to win away. Przede wszystkim witam Państwa. Na początku chciałbym pogratulować Legii Warszawa zwycięstwa. Gdybym miał porównywać mecz dzisiejszy z meczem, który rozegraliśmy w Krakowie przeciwko Wiśle, pierwszy raz w mojej karierze trenerskiej zdarzyło się, że w taki kuriozalny sposób tracimy bramki. No jeżeli tego nie poprawimy, nie będziemy w stanie wygrywać meczów na wyjeździe. Bardzo proszę o pytania, proszę. Poprosimy tutaj mikrofon do pana. Piotr Owsiejko, Jagiellonia Net. Trenerzy, co należy zrobić, żeby ten, no bo to jest zlepek indywidualistów moim zdaniem, co zrobić, żeby ten zlepek indywidualistów stał się drużyną, bo na Murawie Legia była jednością, a u nas wyglądało to jakby 11 chłopaków zebrało się i włożyło te same koszulki. Coach, what you can do to create the team as a unit, because when someone watching this game from the tribunes, he can think that Legia was a unit, was a one team, and Jagiellonia was 11 individuals which wear the same shirts. We need to work. We need to fix it, our mistake. But is the my question, and I have to understand. We show two face, home and away. Po prostu musimy nad tym pracować, musimy starać się jakoś to wyeliminować. Natomiast trener podkreśla, że na razie w tej rundzie pokazujemy dwie twarze. Jedno w meczach wyjazdowych, drugą w meczach domowych. Jeszcze drugie pytanie. Kibice pożegnali piłkarzy słowami wstyd i hańba. Jak pan to skomentuje? I feel very sorry first, because I'm in the coach. Przede wszystkim jako trenerowi jest z tego powodu bardzo przykro. They didn't deserve to watch our team is like this. Na pewno nie zasłużyliśmy na to, żeby ten zespół wyglądał tak, jak dzisiaj wyglądał. But I can talk with the players tomorrow or after tomorrow. Na pewno będę rozmawiał z zawodnikami jutro i pojutrze. I didn't say not now what I say to them. Nie powiem teraz tego, co powiedziałem im od razu po meczu. This is will be the last time to play away like this. Na pewno zechcę im powiedzieć, że po raz ostatni będę chciał widzieć drużynę grającą na wyjeździe tak, jak dzisiaj ją widziałem. Jerzy Kłakowski, Radio Białystok. Trenerze, nawiążę do tego, co pan powiedział o tych bramkach. Myśmy o tym rozmawiali już, kiedy pan przychodził, kiedy było zakończone zgrupowanie w Turcji, o tych frajersko traconych bramkach. Natomiast to, że Legia zdobyła dzisiaj takie bramki, to z jednej strony można mówić o pechu, braku umiejętności, ale z drugiej o tym, że Legia dominowała w tym meczu bezdyskusyjnie. Czy zawodnik uderzy w okienko z 25 metrów, czy wypchnie piłkę tyłkiem z metra, to naprawdę nie ma znaczenia. Tu chodziło o determinację, o ogromną przewagę. Te bramki, nawet może jeśli były stracone przez Jagiellonię pechowo, wynikały z tego, że Legia po prostu była o klasę dwie lepsze. Some of them were very unlucky goals, but even if we lost the goal after the shot from
25 meters or even if it was goal after put the ball from 1 meter, it doesn't matter because Legia today was dominated absolutely for one. I agree with you. But it's normal if it's our team, we can make easy mistake for possession, for example. If you lose every duels, if you lose every first ball, if you lose every second ball, this is the normal. Like they have a lot quality players. This is normal, and I agree with you. Jurku, no, trener w zasadzie zgadza się z Tobą a propos tej dominacji, bo mówiąc, że problemem Jagiellonii dzisiaj było to, że przegrywała w zasadzie wszystko. Przegrywała pierwsze piłki, przegrywała drugie piłki, przegrywała głowy i w zasadzie, a że Legia ma zawodników klasowych, po prostu bezlitośnie to wykorzystała. Okay, they have also in for the first quarter is luck. For example, if they didn't score in 10 or 12 minutes, is very much will be different. But today is like this. Że w przypadku pierwszej bramki oczywiście możemy mówić o, prawda, braku szczęścia. But generally, Legia was better than us. Ale oczywiście Legia była zespołem lepszym od nas. Rozumiem, że trener się zgodził, że wytłumaczył jak było, bo to wszyscy widzieliśmy. Ale moje pytanie jest krótkie kolejne. Why? Dlaczego tak? Dlaczego Jagiellonia gra tak, jak gra? Z Wisłą, z Koroną dobra, w porządku, tam 31 strzałów, 2 celne, czy 2 groźne, ale dzisiaj znowu oglądaliśmy drużynę bezradną i dlatego to moje pytanie, why? The question is why Jagiellonia is looking so bad in our games, because we saw the same Jagiellonia against today, against Wisła. Why? Because against Corona. Ako, if I must to say for the myself, for me is the problem it was here. How I wanna say? I repeat one more time. At home, we have different face because there we play with a lot of confidence. With how I wanna say, we're so different. When you come, when you go away, if you have problem here, to I don't know, I don't think so that is somebody is afraid, but this is the reality. We have to picture 30-40% of his or our quality go down. That's for me is the problem. It was here. Odpowiadając Jurku na twoje also, pytanie, you need more character to win. It's not Legia, but everyone teams in a way. Odpowiadając już Jurku na twoje pytanie, trener stwierdził, że przede wszystkim problem leży w głowie, problem leży w mentalności, ponieważ u siebie zespół jest dużo bardziej pewny siebie, natomiast tutaj w tych meczach wyjazdowych po prostu tego brakuje. Jeżeli brakuje tej pewności siebie, to jakość drużyny spada o 30-40% i prawdopodobnie z tego to wynika i to dzisiaj przegraliśmy nie dlatego, że graliśmy po prostu na Legię, dlatego, że był to kolejny mecz wyjazdowy, gdzie właśnie zabrakło nam tej I think like this. If I know, but I have to have answer from the players. Oczywiście to jest na tę chwilę taka diagnoza, natomiast trener musi poznać przede wszystkim odpowiedź od zawodników. Dobry wieczór. Bardzo ważne zwycięstwo, 3 punkty. Przed meczem mówiliśmy o tym, że 3 punkty absolutnie są priorytetem. Styl, czyli sposób, jak to zrobimy, na pewno nie jest już takim priorytetem. Natomiast trzeba powiedzieć, że ten styl też mógł się podobać i że zagraliśmy dobre spotkanie, kolejne widowiskowe na naszym stadionie. Myślę, że zasłużyliśmy na taką liczbę bramek strzelonych, biorąc pod uwagę ilość też sytuacji, jakie stworzyliśmy. Na pewno zmobilizowani, skoncentrowani od samego początku, co powinno być dla nas też drogą i przykładem na następne spotkania, bo niestety ten mecz do niczego nie wystarczy. Jest bardzo ważnym
krokiem, natomiast taką samą koncentrację i podejście musimy okazywać w kolejnych meczach, które są przed nami. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.